Witam Państwa. Nazywam się Tomasz Janusz Ulatowski. Mam przyjemność przedstawić Państwu swoją książkę pod tytułem Ukryta nikczemność. Kto zyskuje, a kto traci na inflacji? Wydaną przez Polsko-Amerykańską Fundację Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE w ramach projektu Biblioteka Rządzących i Rządzonych. Drodzy Państwo, jak zareagowalibyście, gdybym powiedział, że inflacja powinna być prawnie zabroniona? Postulat ten wydaje się równie niedorzeczny, jak choćby postulat uchwalenia zakazu pogorszenia pogody albo zakazu wypadków drogowych. Przywykliśmy, a raczej przyzwyczajono nas, postrzegać inflację jako zjawisko, jako coś, co może dziać się samo, jako swego rodzaju niedoskonałość gospodarki rynkowej, trwale wpisaną w jej naturę, przez co uważamy, że wpływ na inflację jest poza naszym zasięgiem, nas, zwykłych obywateli. Czy rzeczywiście? Komu i dlaczego zależy, abyśmy tak właśnie myśleli? Czy wiecie Państwo, że współczesną definicję inflacji, mówiącą, że jest to wzrost przeciętnego poziomu cen, wzrost o różnych przyczynach, rozpowszechniono dopiero mniej więcej po II wojnie światowej. Zepchnęła ona na margines inną, według której jest to wyłącznie świadome psucie pieniądza poprzez zwiększanie jego ilości w obiegu. Procederu tego w historii i mali się ci, którzy wytwarzali pieniądze po to, aby zawłaszczać owoce cudzej pracy. Dziś tworzenie pieniądza jest monopolem rządów i banków centralnych. Czy postępujący wzrost cen może być celowo wywoływany i podtrzymywany przez rządy wespół z bankami centralnymi? Jeżeli tak, to czy aby na pewno jest on tylko wynikiem hołdowania fałszywej doktrynie ekonomicznej, według której zwiększanie podaży pieniądza pobudza koniunkturę gospodarczą i zmniejsza bezrobocie. Inflacja niszczy społeczeństwo, ale może funkcjonują w nich tacy, którzy zyskują dzięki inflacji. Ta z pozoru niepozorna książeczka pozwala poznać istotę i perfidię inflacyjnego mechanizmu ograbiania własnych obywateli przez ich rządy. Demaskuje narosłe wokół inflacji stereotypy. Jest adresowana do tak zwanego szerokiego odbiorcy. Między innymi a może przede wszystkim do osób, które nie miały wcześniej systematycznych kontaktów z ekonomią. Została napisana, opracowana w bardzo przystępny sposób, bez nadmiaru statystyczno-matematycznych dywagacji i bez pseudonaukowej nowomowy. Proszę Państwa, być może temat ten jest Wam bardzo dobrze znany, ale może wśród Waszych znajomych są osoby, które jeszcze nie dotarły do prawdy i warto ją przed nimi otworzyć poprzez podarowanie im choćby właśnie tej pozycji.